Zaczynamy piątą, ostatnią sesję naszej dwudniowej konferencji poświęconej kulturze, która, mówiąc trochę ironicznie, jak zawsze jest na końcu. W każdym razie wszyscy wiemy, że to powiedzenie inter arma silent muse nie jest prawdziwe i nawet swego czasu widziałem taką publikację inter arma non silent muse, o czym się niewątpliwie zaraz przekonamy. Jako pierwsza miała wygłosić referat pani dr Aneta Ignatowicz z Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, no ale jak już z poprzednich przypadków widzieliśmy, tutaj różne wypadki losowe się zdarzają i tutaj też z tego co wiem nastąpił bardzo przykry przypadek losowy, o którym już może bliżej nie będę mówił. W każdym razie panią doktor zastępuje pan profesor Piotr Rozwadowski z tej samej szkoły, wygłosi za nią referat, a i myślę, że będzie bardziej kompetentny w charakteryzowaniu swojej koleżanki aniżeli ja, więc bardzo proszę i o przedstawienie nieobecnej, przynajmniej fizycznie, ale jednak duchem prelegentki i przedstawienie jej referatu. Przypominam tylko o reżimie czasowym, 15 minut. No, tak, ale... I oczywiście, no, parę słów o sobie, to oczywiście. Szanowni Państwo... Do góry. Tak, proszę Państwa, no, przypadł mi zaszczyt i wielka przyjemność wystąpić przed Państwem, chociaż no, te okoliczności są dość tragiczne, ponieważ pani doktor Aneta Ignatowicz ma pogrzeb bardzo bliskiej rodziny i stąd moja obecność, a z panią doktor Ignatowicz od lat ponad 10 współpracujemy, chociaż ja bardziej zajmuję się kwestiami wojskowymi okresu wojny i okupacji. Pani doktor Ignatowicz zajmuje się życiem codziennym i oświatą, między innymi jest autorką książki Tajna oświata i wychowanie w Warszawie w okresie 1939-44. Proszę Państwa, oczywiście jest trudno w ciągu 15 minut scharakteryzować, a nawet zasygnalizować problemy związane z oświatą polską pod okupacją niemiecką, czy w ogóle z oświatą, bo to dotyczy nie tylko stricte oświaty polskiej. Ja pozwolę sobie właśnie pokazać te węzłowe problemy, które są z tym tematem związane. Oczywiście więcej będzie tutaj w przygotowanej przez panią doktor publikacji konferencyjnej. No i oczywiście w naszym wspólnym z panią profesor Trelą-Mazur wystąpieniu porównawczym. Tam może odniesiemy się do pewnych już konkretnych dokumentów. Proszę Państwa, 1 września 1939 roku to również z punktu widzenia szkolnictwa, przynajmniej w Polsce, data bardzo znamienna, tak, bo to dzień, w którym powinny się rozpocząć tradycyjnie zajęcia w szkole, one się nie odbyły. Warto tylko tutaj powiedzieć, że polska oświata w tym czasie była swego rodzaju rozpędzonym pociągiem, który wreszcie wchodził w tory reformy ministra Jędrzejewicza. Co prawda te reformy dotyczące szkolnictwa wyższego i szkolnictwa powszechnego średniego ogłoszono w latach 32-33, ale prawdziwe pieniądze na oświatę w Polsce znalazły się właśnie po końcu kryzysu. Proszę Państwa, kwestia szkolna dotyczyła około 4 milionów młodzieży w wieku szkolnym i 55 tysięcy studentów. Należy pamiętać, że w Polsce od momentu, kiedy nastał naczelnik Piłsudski i dzięki jego dekretowi istniał obowiązek szkolny od 7 do 14 roku życia. Proszę Państwa, ja tylko pokażę takie symboliczne gmachy, to co się udawało właśnie wtedy stworzyć, dom akademicki na Narutowicza, który jest do dzisiaj gimnazjum słowackiego, czy proszę Państwa budynek AWF-u. No, z przyczyn czasowych musimy to dość szybko oglądać. Proszę Państwa, plany dotyczące szkolnictwa wpisywały się do tych planów dotyczących mieszkańców Rzeczpospolitej. Oczywiście tutaj nasuwa się nam pewna trójdzielność, mianowicie
trzeba zajmować się problematyką szkolnictwa w, na ziemiach włączonych do Rzeszy, w generalnym gubernatorstwie i jeszcze tutaj wydzielić szkolnictwo żydowskie. Proszę Państwa, o ile oczywiście kwestią dyskusyjną jest istnienie w formie konkretnego zapisu małego i dużego planu generalnego wschodniego, to możemy dla naszych potrzeb tutaj stwierdzić, że plany te można identyfikować z tym, co Rzesza zamierzała i kierownictwo Rzeszy na okres powojenny, więc ten wielki plan, wielki pomysł na tysiącletnią Rzeszę i to, co się miało odnosić do bieżącej sytuacji wojennej. To również, proszę Państwa, nakładało się na szkolnictwo. Od 1939 roku trwały pewne prace o charakterze planistycznym, o charakterze urządzania ustroju szkolnego. Inne były dla, proszę Państwa, Generalnego Gubernatorstwa, inne oczywiście dla ziem wcielonych do Rzeszy. Pierwotnie wymyślono, że na ziemiach wcielonych do Rzeszy polskiej ludności być nie miało. Oczywiście życie zweryfikowało ten scenariusz i dla pozostających na tym terenie dzieci polskich wymyślono szkołę czteroklasową, początkowo miała być to nawet trzyklasowa, proszę Państwa, której zasadniczym takim hasłem było 500 słów po niemiecku, umiejętność podpisania się i słuchania poleceń niemieckich nadzorców. Tutaj, proszę Państwa, skrócono wiek obowiązku szkolnego do 12 lat. Moja znakomita przedmówczyni tutaj mówiła, że nawet potem do 8, ale w tym okresie, w którym jesteśmy, a więc 39-41, to było 12 lat, ponieważ wprowadzono takie zastrzeżenie, że jeżeli dziecko 12-letnie jest potrzebne dla gospodarki Rzeszy, bez względu na to, czy jest to gospodarka rolna, czy jest to zakład przemysłowy, może być odsyłane ze szkoły. Proszę Państwa, no oczywiście nie mogło być mowy o żadnym szkolnictwie średnim ani wyższym. Jak wiadomo, Uniwersytet w Poznaniu stał się Uniwersytetem Rzeszy. Całą kadrę poddano represjom, tak zresztą jak w Generalnym Gubernatorstwie. Ale tutaj taka, proszę Państwa, ciekawostka. Dokąd nie wykrystalizowało się Generalne Gubernatorstwo, a ziemie znalazły się pod okupacją wojskową, stosunek Niemców do sprawy szkolnictwa był zupełnie inny, był dość, powiedzielibyśmy, ambiwalentny. Oczywiście należało tę warstwę rządzącą w Polsce zlikwidować, ale co innego zamiary, a co innego międzynarodowe przepisy prawa wojennego, którego niemieccy oficerowie, przynajmniej w tej pierwszej części wojny, mieli zamiar przestrzegać. Otóż, proszę Państwa, jeszcze nie do końca wygasły działania wojenne, bo działali Kleberczycy, kiedy na samym początku października zarządzeniem władz okupacyjnych, jeszcze nie, podkreślam, nie Generalnego Gubernatorstwa, nakazano wszystkim nauczycielom powrót do pracy. Oczywiście dotyczyło to również szkół średnich. W ciągu niespełna 3 tygodni oczywiście nakaz ten cofnięto, a szkoły zamknięto, ale to pokazuje właśnie, jak szybko zmieniały się plany niemieckie i jak działało, czym było Generalne Gubernatorstwo. Proszę Państwa, od 1939 roku rozpoczęła się degradacja szkolnictwa w Polsce. O tym, jakie były cele, będziemy tutaj jeszcze mówić przy porównaniu, ale mówiąc na skróty, chodziło o wychowanie, o ukształtowanie posłusznego robotnika. W pierwszych założeniach dla dzieci polskich miała istnieć tylko i wyłącznie szkoła ludowa, czteroklasowa, dająca podstawy wychowania moralnego przez religię. Tutaj zresztą był pewien spór. Niemcy ograniczyli częstotliwość religii w szkole do 1 godziny. Potem pod wpływem episkopatu przywrócili 2 godziny religii w szkole.
przygotowywano program właśnie nauki podstaw niemieckiego, podstaw liczenia, no i szkoła ta miała rozbudzać zamiłowanie do pracy, zarówno na roli w obszarach wiejskich, jak i do prac rzemieślniczych w obszarach miejskich. Proszę Państwa, za chwilę tutaj pokażę takie ciekawe czasopismo STER, które zastąpiło wszelkiego rodzaju podręczniki metodyczne i same podręczniki do języka polskiego. Rozpoczął się bowiem proces na początku 1940 roku czyszczenia bibliotek. Co ciekawe, zostawiono, proszę Państwa, jedną książkę do nauki polskiego, nie wiadomo dlaczego, to był Antek. Tylko ta nowela została dopuszczona przez Niemców jako element nauki języka polskiego i różnego rodzaju bajki, opowieści. Tutaj na przykład w Sterze bardzo często z jakichś powodów drukowano, oczywiście bez jej zgody, no bo to było w tym układzie niemożliwe, Marii Konopnickiej, tak? Proszę Państwa, okupacyjny system oświaty dla dzieci polskich okazał się jednak systemem, w którym pojawiły się pewne luki. Otóż Niemcy stwierdzili, patrząc długofalowo, że nie da się ograniczyć w połowie XX wieku prawie nauki nawet podbitych narodów tylko i wyłącznie do czterech klas. I pojawiły się szkoły fachowe. Takie fachszule, które, proszę Państwa, były dość zróżnicowane, bo one mogły trwać od roku, nawet przewidywano w niektórych zawodach do 7 lat, potem szybko to ograniczono do lat 4. I proszę Państwa, one potem od 1942 roku, ja już tutaj wybiegnę trochę do przodu, okazały się fikcją, ponieważ ich uczniów zaczęto wysyłać na roboty do Niemiec. Ale do 1942 roku ten pomysł na szkoły fachowe dla dzieci polskich był w pewnym ograniczonym stopniu realizowany, przede wszystkim w ośrodkach miejskich i przemysłowych. Były to po prostu szkoły zawodowe, które miały przygotować do rzetelnego wykonywania zawodu. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, też będziemy się tutaj odnosili do tego głębiej przy porównaniu, kwestia strat osobowych. Oczywiście największe dotyczyły okresu wchodzenia armii niemieckiej i kształtowania się tutaj okupacji, ponieważ na listach proskrypcyjnych znaleźli się nauczyciele jako przedstawiciele inteligencji. Tutaj takim elementem decydującym, proszę Państwa, była postawa patriotyczna, ale niejako en bloc na śmierć bądź wywózkę do obozu skazano wszystkich nauczycieli przysposobienia wojskowego bez względu na to, czy byli oni oficerami rezerwy, czy nie. Proszę Państwa, dodam tutaj, że w wyniku działań wojennych w 1939 roku straty o charakterze materialnym były naprawdę znikome. Większe były nieco straty ludzkie. Oceniane są one na około 8%. Te 8% to przede wszystkim dotyczyło nauczycieli szkół średnich, czyli po prostu oficerów rezerwy, których powołano do wojska i zginęli lub dostali się do niewoli po jednej lub po drugiej stronie okupacji, prawda, czy sowieckiej, czy niemieckiej. Proszę Państwa, i ostatnia rzecz, jak kształtowały się sprawy personalne. Otóż na ziemiach wcielonych do Rzeszy postanowiono wymienić wszystkich nauczycieli, ale było to bardzo trudne, więc ograniczono się przede wszystkim do tego, żeby kierownicy mówili po niemiecku. I tu będą pewne analogie z okupacją sowiecką, od razu je sygnalizuję. Było bardzo trudno znaleźć chętnych do pracy i jeżeli nie można było znaleźć siły fachowej, to kierownikami zostawały na przykład pokojówki, sprzątaczki, gospodynie domowe, które przede wszystkim wykazywały chęć kierowania, a mówiły po niemiecku, i rozpoczęto proces zastępowania polskich nauczycieli nauczycielami niemieckimi. Natomiast w Generalnym Gubernatorstwie, proszę Państwa, te pierwsze lata to przede wszystkim również tworzenie
sieci kontroli nad szkołami. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym tutaj Państwu zasygnalizować, że te działania niemieckie spowodowały, że na terenach przede wszystkim Generalnego Gubernatorstwa pojawiła się jeszcze w latach 1939, a w zasadzie 40-41 tajna oświata i wychowanie, ale miała ona jeszcze charakter rozproszony. Dopiero w 1941 roku tak naprawdę podjęto szersze działania na rzecz jej usystematyzowania. Dziękuję bardzo i przekazuję pani profesor. Dziękuję, a ja muszę się przesiąść. Tak jest. Proszę Państwa, ja tylko pokażę, no tak, niestety jest to trochę później. Może jeszcze przedstawię panią profesor. Pani profesor Elżbieta Trela-Mazur reprezentuje Uniwersytet Opolski i można powiedzieć, że jest idealnym kandydatem do wygłoszenia tego referatu, ponieważ opublikowała pracę z Sowiety, bo oczywiście jedną z wielu, a ta jest taka chyba sztandarowa, Sowietyzacja oświaty w Małopolsce Wschodniej pod radziecką okupacją 1939-1941. Ponieważ czas nas goni, już nie będę przedłużał, bardzo proszę. Dziękuję bardzo tutaj za pomoc. Proszę Państwa, przygotowałam taką krótką informację tylko dotyczącą oświaty, dlatego już żadne inne tematy, tylko okupacja sowiecka i plany oświatowe względem ziem polskich przyłączonych do ZSRR, czy okupowanych przez ZSRR. Plan mojej wypowiedzi przedstawiam. Po pierwsze, cele oświaty w Związku Sowieckim na zajętych i na zajętych ziemiach polskich, to muszę to podkreślić, to była realizacja sowieckiej ekspansji ideologicznej, wykucie nowego człowieka, tworzenie społeczeństwa komunistycznego oraz unifikacja, czyli przyłączenie takie totalne do Związku Radzieckiego, zrównanie we wszystkim. Metody, jakimi się posługiwano, więc wykorzystywano, o czym za chwilkę będzie, wychowanie, taką teorię wychowania kolektywnego, nachalną propagandę sukcesu, która miała miejsce i wspomniano już tu dzisiaj o niej, a także kult jednostki, kpinę z osiągnięć pańskiej Polski, terror, szkoła stała się ośrodkiem inwigilacji wywiadu. Może reforma, czy można ją powiedzieć, czy unifikacja szkolnictwa przebiegała w trzech etapach. Warto wspomnieć, że pierwszy etap nazywano etapem reorganizacji i trwał do wyborów, do 22 października i stosunkowo łagodną taką formą się jakby rozeznawania substancji polskiej się charakteryzował. Drugi etap to była już groźniejsza forma, tę nazywano właśnie reorganizacją i tu już przygotowywano do przeprowadzenia tej właściwej, tego trzeciego etapu, pełnej unifikacji reformy oświaty. I ta była no, już głębokim takim, głęboką, całkowitą zmianą. Cofnięto uczniów o jeden rok, walczono z analfabetyzmem, takie były hasła, importowano nauczycieli i propagandzistów z głębi Związku Sowieckiego. Czwarty punkt mojej wypowiedzi to jest reforma szkolnictwa wyższego i wreszcie piąty to są skutki. Jeśli chodzi o pierwszy, to chodzi o te cele. Proszę Państwa, oficjalnym i prawdziwym założeniem państwa totalitarnego, jakbym Związek Radziecki, było stworzenie w pełni społeczeństwa komunistycznego. I to już w zapisach plenum WKPB ujęto jako, i tu czerwonymi literkami, stworzenie pokolenia, które będzie zdolne ustanowić komunizm. A więc ta pierekowka dusz, wykuwanie nowego człowieka komunisty i przekształcanie kadr. Główny ideolog, o którym wspomniałam, Makarenko, napisał: kolektyw powinien stać nas w zasadniczej pozycji światowej jedności mas i być częścią bojowego frontu ludzkości w epoce światowej rewolucji. O co tu chodziło w tym wychowaniu kolektywnym? Proszę Państwa, chodziło o to, żeby tę młodzież jakby odebrać rodzinie, odebrać
wychowaniu narodowemu, odebrać wychowaniu religijnemu. I tych trzech czynników, czy innych również, wpływ tych czynników należało zminimalizować, a w końcu także wykluczyć. A celem ukrytym było stworzenie co zwykło się nazywać trybików i śrubek, cząstek wielkiej machiny realizującej założenia partii. Metodą była ta wspomniana już wcześniej naprawdę nachalna propaganda sukcesu. Początkowo ludzie śmiali się z tego, ale później zrozumieli, że należy jednak wysłuchać, że należy brać udział, bo jeśli nie, to będą konsekwencje. Te konsekwencje okazały się tragiczne w lutym, w kwietniu i w czerwcu 40 roku w okresie deportacji, a wcześniej w czasie aresztowań. Dezawuowano osiągnięcia i kpiono z pańskiej Polski i rzeczywiście to należy podkreślić, że to wpływało także na uczniów i to stosowano tę metodę w szkole. Ta kpina była obecna w gazetach, na plakatach, w ustach propagandzistów, w ustach tych szkolących, o czym też jeszcze za chwilę. W tym przypadku szkoła była ośrodkiem inwigilacji uczniów i nauczycieli. Pytano, czy byłeś w kościele, czy rodzice, a jakie poglądy. A dzieci są takim wdzięcznym jakby obiektem dowiadywania się o różnych rzeczach, bo są ufne, bo są łatwe do manipulowania. Uczono w szkole uległości, konformizmu, tak samo nauczycieli, jak i uczniów. Cały system podporządkowany celom politycznym i propagandowym. Oświatę na ziemiach polskich oraz wszystkie elementy życia politycznego, społecznego, kulturalnego poddano unifikacji. Tutaj chcę tak porównać do dzisiejszej szkoły. Szkoła dzisiejsza ma jakby trzy funkcje, a ta radziecka, sowiecka spełniała tylko jedną adaptacyjną. Celem jej było przystosowanie uczniów do życia społeczno-politycznego. Pierwszy etap unifikacji, czy reorganizacji, czy jakby go nie nazwać, to już wspomniałam, było rozeznanie. Nakazano, aby dzieci wszystkie i nauczyciele, i aby otwarto szkoły, aby dzieci wróciły do szkół już 1 października, jak szybko. Ale też ogłoszono, że wszystkie szkoły zostaną upaństwowione, nauka w nich jest bezpłatna, nauczyciele i uczniowie mają obowiązek wrócić do szkół, podjąć naukę według dotychczasowych planów, programów z dotychczasowymi nauczycielami, ale bez religii oraz bez przedmiotów mówiących o ustroju Polski. Językiem wykładowym miał być ukraiński, ale szkoły zobowiązano do uczenia w zadeklarowanym przez uczniów i rodziców języku narodowym. To też okazało się fikcją wielką, ale to inna sprawa. Dokonywała się również białorutynizacja w podobny sposób. Także pierwszy właśnie październik był tym dniem pierwszym nauki, ale tutaj chodziło o to, że i to przy okazji walki z analfabetyzmem jeszcze wyjdzie, że ludność białoruska bardziej wolała w szkołach język rosyjski, bo starsze pokolenie znało ten język i umiało pisać i czytać w tym języku. A białoruski uważany był za język, no powiedzmy, wiejski, czy raczej gwary, czy mało literacki. I dlatego też podkreślono tę samą konieczność likwidacji religii, historii, geografii byłego państwa polskiego. Drugi etap. Po wyborach, czyli po 22 października, no to już była poważna sprawa. Do końca grudnia należało przygotować tę wielką reformę oświaty, o której się mówiło. Reformę by trzeba było cały czas mówić w cudzysłowie. I tu już istniał Wydział Oświaty Ludowej, na przykład we Lwowie, który do wszystkich placówek rozsyłał rozliczne pisma. Tego jest naprawdę wiele. To są całe teczki różnych instrukcji, a jednocześnie jakby takich wymogów, co dyrektor czy kierownik szkoły powinien zrobić, spisać uczniów, spisać nauczycieli, ich wykształcenie i tak dalej, i tak dalej.
Nasiliła się też po tym okresie krytyka Polski i szkolnictwa polskiego, które kuriozalnie miało kształcić. I to są słowa niejakiego Żarczenki, właśnie przewodniczącego tego Wydziału Oświaty Ludowej we Lwowie. Polska wychowywała dzieci w duchu szowinizmu, w atmosferze nienawiści do ludzi pracy oraz ich ojczyzny. To jest także to budowanie tych niechęci, tych animozji narodowych. To jest ta realizacja polityki dziel i rządź, jak w każdym jakby kolonializowanym. Szkoły prywatne i zakonne zamknięto wówczas i najczęściej w nich lokowano szkoły z rosyjskim językiem nauczania albo dla dzieci oficerów. Księżom zabroniono wstępować do szkół i wtedy też nakazano zdjąć krzyże, godła, portrety dostojników polskich, chociaż może już i wcześniej też, ale to wtedy było już w tych pismach, po prostu taki był nakaz. Ze statystyk wynika, że na zachodniej Ukrainie jeszcze w 1939 roku, proszę zobaczyć, już jest w listopadzie tabela, 39 rok, listopad 39, która mówi, już się wykazują liczbą szkół przed reorganizacją, czyli tym drugim etapem. Ukraiński język był w 847 szkołach, a po reorganizacji w 1000. Rosyjski w 3 i tu 7 bez tych dzieci oficerów, to jest polski język był w 300, a później w 265. Czyli jakby ma to służyć informacji, że bracia Ukraińcy nareszcie doczekali się to, o co walczyli, czyli języka ukraińskiego w szkołach. Bardzo ważnym elementem tej reformy oświaty, czy tej na razie jeszcze reorganizacji, było doskonalenie kadr. No i to wielkie zagadnienie w tym systemie oświatowym przez Rosjan stworzonych. W listopadzie w jednym z pism skierowanych do Ludowego Komisariatu Oświaty w Kijowie czytamy: należy obowiązkowo przyspieszyć przysyłanie do wszystkich szkół niepełnych średnich z orgiw, czyli organizatorów komsomołu i pionier wożatych, czyli organizatorów pionierstwa. W skład a jeszcze w tym piśmie, w tym samym, takie słowa czytamy: gdyż w skład kierownictwa większości szkół wchodzą elementy klasowo wrogie. A nawet w samym tylko Lwowie 56 kierowników szkół było oficerami byłej polskiej armii. No, bez komentarza. Zajęcia trwały do końca grudnia, także w czasie Świąt Bożego Narodzenia, co nauczycielki wspominają z jakimś, przepraszam za słowo, obrzydzeniem, bo specjalnie przedłużano lekcje, jakieś robiono mitingi po to, żeby nie zdążyć czy na Wigilię, czy właśnie do domu. I trzeci to już była unifikacja systemu oświaty, która przygotowywana została właściwie w miesiącu grudniu, ale wytyczne przeprowadzenia reformy szkolnej wysyłano do szkół i wymagano, aby do 20 grudnia kierownicy szkół zgłaszali program przeprowadzenia tej reformy, czyli już jakby miała być odpowiedź gotowa. Ten program przeprowadzenia reformy polegał między innymi na tym, że należało zrobić zebrania informujące, że należało wprowadzić te nowe programy, przedstawić nauczycielom i tak dalej. Więc to była taka duża, można powiedzieć, szeroko zakrojona akcja. Po feriach 10 lub 15, tutaj to zależy od miejsca, a także od szkoły, dzieci, młodzież wróciły już do zreformowanej szkoły. I proszę bardzo, szkoły powszechne 1, 2, 3 stopnia oraz gimnazja i licea polskie stały się szkołami początkowymi klasa 1-4, niepełnymi średnimi klasa 1-7, i średnimi klasy 1-10. Może dodam, że w Związku Radzieckim był plan wykształcenia młodzieży, w 100% młodzieży w szkole średniej, ale to był plan. Zależy, czy w mieście, czy na wsi. Na wsi
siedmioklasowe, a w, nie wiem, czy ten plan wprowadzono w życie, nie doczytałam tego. W każdym razie w naszych polskich szkołach uczniów wszystkich cofnięto o jeden rok ze względu na jakoby bardzo niski poziom nauczania w polskiej szkole. Językiem nauczania miał być polski, ukraiński. Redukowano liczbę szkół i wtedy zredukowano liczbę szkół z językiem polskim. Po raz kolejny podkreślano, że państwowe, bezpłatne, obejmujące 100% młodzieży i dzieci. Wprowadzono nowe plany nauczania zgodnie z obowiązującymi ZSZR we wszystkich szkołach na zachodniej Ukrainie i na Białorusi. Język rosyjski jako drugi obowiązujący wtedy wprowadzono. I historię, geografię i konstytucję ZSRR. Sieć szkolna na zachodniej Ukrainie, to ta informacja dotyczy, jakby też pokazuje się, pan profesor Głowacki zrobił ten zestaw, że języka ukraińskiego liczby szkół w styczniu i we wrześniu przybywało, z językiem polskim szkół ubywało. No tutaj co do żydowskich nie mamy jakichś bliższych danych. W każdym razie to są statystyki, które nie są do końca wiarygodne, albowiem no, miały też na celu pokazać sukcesy, powiedzmy, działaczy miejscowych, także podobnie jest z Białorusią. Też tutaj widzimy, że białoruskich 4390, rosyjskich 410, polskich 870, litewskich 101, więc też to są dane dotyczące już roku szkolnego 40-41, czyli następnego. O, jeszcze nie. Kształcenie nauczycieli, bardzo ważna sprawa, o czym wspomniałam na początku. Organizowano specjalne kursy i przedłużano kursy obowiązkowe, krótko i długoterminowe, ponieważ nauczyciel miał być właśnie tym, który wykuwał tę nową rzeczywistość wśród młodzieży. Jednocześnie walczono o tych nauczycieli z głębi Rosji. Zachowały się dane mówiące o tym, że do obwodu brzeskiego w 1940 roku skierowano 3500 osób do pracy w szkołach, ale tylko prawie 50% z nich nie miało pełnego średniego, ale aż 50% nie miało pełnego średniego wykształcenia. W białostockim liczba nauczycieli wzrosła o 36%, ale również 68% z nich nie posiadało wykształcenia, czy miało niepełne średnie. Bardzo wielkie hasło władzy radzieckiej, walka z analfabetyzmem. Proszę Państwa, dane statystyczne polskie mówią o tym, że rzeczywiście analfabetyzm na wschodzie był sporym problemem, ale przede wszystkim wśród starszych obywateli, powyżej tam 50-60 roku życia. Młodzież w polskiej rzeczywistości już uczyła się i była zobowiązana do uczęszczania do szkoły. Także to też nie jest tak, że wszyscy byli analfabetami. Analfabetami byli ludzie w starszym wieku, którzy jeszcze może z okresu zaborów i tak dalej, no może uczyli się w rosyjskich szkołach, do polskich nie zdążyli. Bardzo ładne i co podkreślam, mówiono w statystykach często, że mówiono, że 100% objęto nauką, ale obecnych było 60% albo ileś. Taka była po prostu metoda pokazywania. Unifikacja objęła cały system oświatowy, przedszkola, biblioteki, muzea, podręczniki, ale to już jest inny temat. Tych podręczników bardzo brakowało, uczono zaledwie na bazie, to jest bardzo ważne w szkole, rozwiniętych programów nauczania sowieckich. Tłumaczono je
radzono sobie, jak... Tutaj chciałam pokazać na tym planie nauczania, że takie przedmioty jak przyrodoznawstwo, ono było, dotyczyło przyrody ZSRR, historia ZSRR, geografia ZSRR, kaligrafia była także po to, żeby nauczyły się dzieci pisać bukwy. Więc te przedmioty, no i język ukraiński prowadzący, ale rosyjski jako drugi. Inne plany nauczania. No, ciekawa jest reorganizacja szkolnictwa wyższego. Uniwersytet Jana Kazimierza od 5 października rozpoczął wykłady, ale zreformowany czy zreorganizowany był już 30 października. Był już wtedy nowy, nie zreorganizowany, tylko rektor Marczenko razem z grupą 7-osobową delegacją Komitetu do Spraw Szkół Wyższych dokonali reorganizacji. Te organizacje polegały na dzieleniu uczelni na nowe instytuty, na nowe katedry. No i oczywiście zlikwidowano Wydział Teologiczny, powstały katedry marksizmu, leninizmu, materializmu dialektycznego i historycznego, języka, literatury ukraińskiej, rosyjskiej, historii Ukrainy, historii ZSRR, ekonomii politycznej. Zlikwidowano oczywiście historię Polski, historię sztuki, filozofię, etnografię i tak dalej. Jeszcze bardzo bym prosiła o uwagę i o zwrócenie uwagi na liczby na dole. W marcu 1940 roku na uniwersytecie studiowało 617 Polaków, 33%, Ukraińców 26%, Żydów 37% czy prawie 38%. A w następnym roku liczba Polaków spadła do 22%, Ukraińców do wzrosła do 33%, więc nieznacznie można powiedzieć, natomiast młodzieży żydowskiej 44%. To się wiązało z tym, że wśród tak zwanych bieżeńców we Lwowie było bardzo dużo młodzieży ukraińskiej z centralnej Polski i jakby jedynym wyjściem dla nich było szybko gdzieś po prostu, to dla, że tak powiem, odpoczynku dla oczu od gwiazdy i sierpa. Uniwersytet Jana Kazimierza, dzisiejszy widok, trochę ciemno, ale piękny, Politechnika. Kończymy, już kończymy. Inne szkoły wyższe, zachodnia Białoruś. Efekty, ostatni slajd. Szkoła sowiecka miała zgodnie z założeniami polityczno-agitacyjny charakter i to chcę podkreślić i miała rzeczywiście realizować te założenia państwa totalitarnego. Miała także na tych zajętych ziemiach charakter opresyjny. Zmuszano uczniów, zmuszano nauczycieli, inwigilowano, terroryzowano, o czym mówiły nauczycielki w przeprowadzonych przeze mnie wywiadach. Zmuszano do szkoleń pełnych hipokryzji, jakby tak co innego mówiono oficjalnie, a co innego myślano, o czym no, przekonali się Polacy, musieli to jakby respektować, tę dwoistość życia. Przeprowadzono tę reformę skutecznie. Mimo tylko tego, że tylko bez podręczników, tylko z programami nauczania. Wychowywano homo sovieticusa, czyli konformistę posłusznego i biernego. Tajne nauczanie pojawiło się, ale w szczątkowej formie, o czym świadczą tylko niektóre wspomnienia. Unifikacja i sowietyzacja oświaty nastąpiła. Dziś taką szkołę nazwano by asymetryczną, wyrażającą się rozbieżnością celów, oczekiwań i potrzeb. Oświata była, ale takiej nie chciano. Dziękuję za uwagę, przepraszam za przedłużenie. Bardzo dziękuję. Teraz mamy pewne opóźnienie, już nie możemy go pogłębiać, także bardzo proszę o porównaniu, zmieszczenie się w 10 minut, zostanie nam 10 minut na dyskusję, bo po prostu osoby prowadzące końcową dyskusję muszą wyjechać i nie możemy absolutnie dalej brnąć w przeciąganie tego. 10 minut i 10 minut dyskusji. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pozwolę sobie tutaj zaprezentować porównanie. Ja dlatego mówiłem dość ogólnie, ponieważ
tutaj znalazły się w porównania kart w mojej części konkretne dokumenty. Proszę zobaczyć, tu mamy najpierw może ja to przedstawię, więc mamy opracowany 22 listopada 1939 roku memoriał Urzędu do Spraw Polityki Rasowej dotyczący oświaty i kultury. No i tu mamy, proszę Państwa, jak ma wyglądać w założeniach kultura, a więc uniwersytety, inne szkoły wyższe, szkoły zawodowe, również średnie, są ośrodkiem polskiego szowinizmu, należy je zamknąć, a potem co ma umieć Polak? Czytać, pisać, rachować, nauka ważnych z narodowego punktu widzenia przedmiotów, czyli historia i geografia zostają zakazane. Proszę bardzo, pani profesor. A jeśli chodzi o okupację sowiecką, 30 września powstał projekt dostosowania do sowieckiego systemu oświatowego, 30 września, więc bardzo wcześnie. I to, co wspomniałam wcześniej, chodziło o tą unifikację, która została wprowadzona etapami, a pierwszy okres to było jakby takie łagodne rozeznanie. Nie będę powtarzać. Tak, i tutaj mamy cele, proszę Państwa, więc w okupacji niemieckiej jest to likwidacja polskości poprzez coroczne kierowanie do Rzeszy dzieci w wieku lat 6 do 10, tych, które można zgermanizować, utworzenie czteroklasowej szkoły ludowej. I tu są te założenia, które powtarzają nieco założenia z ziem wcielonych do Rzeszy. Doprowadzenie do stopniowego wyniszczenia polskiej inteligencji i warstw kierowniczych. Tu Himmler osobiście interesował się sprawami oświatowymi, stwierdzając, że po 10 latach w generalnym gubernatorstwie zamieszkiwać będzie element tubylczy, czyli Polacy wysiedleni z prowincji oraz ludność należąca do tego samego rasowego rodzaju ludzkiego. To było w celu germanizacji, tak jak pani. Ale momencik, to może na dyskusję. Celem sowieckiego systemu oświaty były właśnie tak, po pierwsze całkowita unifikacja z systemem w Związku Sowieckim, następnie sowietyzacja, to też mówiliśmy. Trzecim celem to wychowanie ludzi pracy posłusznych, realizujących założenia wodza, więc biernych wykonawców woli wodza i partii. Sposoby realizacji, proszę Państwa, to jest rozporządzenie o szkolnictwie w Generalnym Gubernatorstwie 31 października i proszę Państwa, tutaj wydzielono szkoły niemieckie dla dzieci, jeżeli było ich przynajmniej 10 w danej miejscowości, i utworzenie właśnie szkół dla Polaków. No i mamy tutaj te cezury, więc datujemy to 1940-41. To jest wejście w życie realnych przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia i zezwolono na organizację również szkół kupieckich, rolniczych, handlowych, rzemieślniczych, męskich i żeńskich oraz szkół handlowych drugiego stopnia. Jeśli chodzi o realizację reformy oświaty, to przede wszystkim rozbudowywano wydziały oświaty ludowej. To były takie administracyjne, bo powiedzmy kuratoria, coś w tym rodzaju, które rzeczywiście produkowały niesamowitą ilość papieru, instrukcji, nakazywały, zakazywały, wyznaczały terminy realizacji, sprawdzały. I stamtąd też taki Wydział Oświaty Ludowej w Lwowie miał 58 pracowników. Część to byli inspektorzy, którzy właśnie po tych szkołach sprawdzali, kto się nadaje, kto nie. I jakby tworzyli tą grupę organizatorów. Byli to Rosjanie albo Ukraińcy czasami, ale wydaje mi się, że więcej było tam Rosjan. Realizacja, nachalna propaganda sukcesu, była mowa, terror, i może warto byłoby tu wspomnieć, że do czasu pierwszej deportacji to może nie tak do końca się bano tej nowej okupacji, ale w momencie, i to słyszałam z wielu ust, kiedy nastąpiła ta pierwsza lutowa deportacja, naprawdę społeczność
obszarów wschodnich przestraszyła się. I od tego czasu można mówić o spokojniejszym takim, o takim jakby przychylaniu głowy. Przymusowe kursy to była realizacja. Jeszcze raz wspomnę, degradacja, wyśmiewanie państwa polskiego. Nawet nie używano słowa polskiego, tylko pańskiej Polski. Zawsze pańskiej, zawsze to podkreślano, te epitety inne, różne. Całe mienie szkolne przejęto, także mienie kościelne i prywatne. Dziękuję na razie. I tutaj może jeszcze proszę zobaczyć, są to jakie kroki podjęte, więc tu po stronie niemieckiej zakaz nauczania przedmiotów, o których żeśmy mówili, redukcja nauczania religii, potem przywrócona aresztowania, fizyczna likwidacja, rugowanie z posad nauczycieli o patriotycznych poglądach, konfiskata podręczników i wprowadzenie z czasopisma Ster. Mieliście Państwo możliwość zobaczenia tutaj, jak ono wyglądało. I publikacja, proszę Państwa, programów nauki, reorganizacja nauczania w polskich szkołach powszechnych. I tutaj co prawda mamy rok 1943, ale to jest program publikowany dużo wcześniej. Chodziło po prostu o to, żeby przygotować całą tę akcję. I jeszcze proszę Państwa, tutaj takie ciekawostki, proszę zobaczyć. Zanim przejdziemy do statystyk, to jeszcze chciałbym powiedzieć, że mamy tutaj liczbę szkół, które tylko niestety, to nam trochę uciekło, po prostu zmniejszyła się gwałtownie liczba szkół pierwszego i drugiego stopnia, czyli tych siedmio- i sześcioklasowych kiedyś z większą liczbą nauczycieli. Szkoły polskie praktycznie czteroklasowe stały się szkołami jednoizbowymi. Po prostu te co lepsze budynki zostały przejęte przez niemiecką administrację. Jeszcze na jedną rzecz może zwróciłabym uwagę, mianowicie na tą ateizację przymusową, o której nie wspomniałam wcześniej. Że mówiłam, że szkoła ma opresyjny charakter. Nauczycielki mówiły, musiałyśmy brać udział w tych kursach bezbożnickich. Musiałyśmy wykonywać gazetki bezbożnickie. Kazano nam w sprawozdaniu pisać, jak uczestniczyłem w akcji bezbożnickiej. Więc wpisywałam wtedy, byłam obecna na kursie. Albo coś w tym rodzaju. Więc jakby bano się bardzo efektów jakby rozliczeniowych, bo wiadomo było, że można było się dostać na tę listę albo do usunięcia ze szkoły, aż pracować trzeba było, żeby mieć opał, żeby mieć przydziały na buty, na żywność i tak dalej, więc praca była absolutnym takim warunkiem. A drugie, ten charakter opresyjny, no bano się bardzo tych, którzy przyjechali z Rosji, to byli często politrucy, to byli ludzie NKWDziści i tak dalej. Oficjalne statystyki dotyczące szkolnictwa są mało wiarygodne, ponieważ miały obrazować rzeczywiście wielką liczbę Ukraińców czy Białorusinów, wzrost liczby szkół właśnie ukraińskich i białoruskich i ten żywioł jakby miał tutaj najwięcej do powiedzenia. No walczono z analfabetyzmem, to też takie było hasło, że ta Polska niczego nie dokonała tam na tych wschodnich obszarach. Czy poziom nauczania, jaki poziom nauczania, no to tutaj dyskusja może trwać, że dzieci się uczyły to dobrze, ale czego się uczyły to niedobrze. Także dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, tutaj jeszcze straty, one są niestety en bloc, nie za okres 1939, tylko za okres całej okupacji. Ja dodam też, że one są po stronie niemieckiej nie do końca wiarygodne, ale to wynikało z metodologii liczenia tych strat, która była już w roku 1948 obarczona pewnymi ograniczeniami ideologicznymi. To znaczy można powiedzieć, reasumując tak, że w momencie, kiedy policzono nauczycieli w szkołach, brakowało 50%, tak? Według tutaj danych zginęło ich 15%. Badano to za pomocą ankiety. No, pamiętacie Państwo, jak pytano Stalina o polskich oficerów, to oni udrali tak do Mandżury. A tutaj po prostu bardzo wielu nauczycieli
zginęło na wschodzie, wyjechało, no, ale o tym mówić nie można było, więc stąd pewne rozbieżności. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę. Bardzo dziękuję. I panu dziękuję. Bardzo dziękuję i teraz bardzo proszę, otwieramy krótką niestety dyskusję. Proszę o zadawanie pytań, głosy, uwagi, uzupełnienia. Ja bym chciał zapytać obu państwa, ponieważ jeżeli mamy walkę z analfabetyzmem, to identycznie mamy w chwili obecnej, dlatego żebyśmy wnioski z tej dzisiejszej dyskusji właśnie w tej dziedzinie szkolnictwo, chodzi mi, alfabet się uczymy z elementarza. Jeżeli mamy od zeszłego roku nowy elementarz, to tutaj widzę, alfabety są różne. W strefie okupacyjnej niemieckiej w 40 roku pojawił się nowy elementarz. Te same litery i chodziło mi o to, żeby może państwo powiedzieli, w którym archiwum jest ten elementarz 40 roku wydany w Krakowie i jakie hasło dalekosiężne zamiast Alla Makota Hitler przewidział i ideolodzy przewidzieli na tysiącletnią Rzeszę. I to samo, bo inny jest alfabet radziecki i wobec tego jakie hasło zamiast Alla Makota mieliśmy na przyszłość, żebyśmy teraz ucząc się, bo alfabety są różne, ale mamy teraz kłopoty, że jeden drugiego nie może odczytać. Więc chodzi mi o to, w którym archiwum są te oba elementarze, żeby zrobić ksero i pokazać to hasło końcowe, które się pamięta do końca życia. Już nie Alla Makota. Proszę państwa, ja mam taką dwie refleksje. Mianowicie kwestia walki z analfabetyzmem. Ja chciałbym zauważyć, że to jest sprawa, co do której władza radziecka miała doświadczenie już i to doświadczenie dość dawne, ponieważ walkę z analfabetyzmem i to jest kwestia tak zwanej korienizacji, walka z analfabetyzmem była prowadzona wcześniej na terenach Azji Środkowej wśród tamtejszych ludów, wśród tamtejszych mieszkańców, gdzie od czasów carskich odsetek analfabetyzmu był o wiele wyższy niż na Kresach. I tam przeprowadzono właśnie walkę z analfabetyzmem, oczywiście w celach nie muszę mówić jakich. No oczywiście. I tutaj w tych samych celach również to zaczęto prowadzić. Tutaj jeszcze wymieniliśmy po cichu uwagi z panem profesorem Śleszyńskim, który powiedział, że to jeszcze jest kwestia ta, że część, zwrócił uwagę, że część pamiętała dawne rosyjskie szkoły, ale już powoli zapominała czymś jeszcze, miała problemy, bo wchodziła w zupełnie nowe szkoły. Także to był ten problem. Natomiast chciałbym zwrócić, ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa to, że chciałbym zwrócić uwagę, że na terenie dystryktu galicyjskiego potem pojawia się kwestia szkolnictwa i wykorzystania szkolnictwa przez Niemców, którzy tworzą szkolnictwo dla Ukraińców, szkolnictwo ukraińskie, dla również, powiedzmy sobie, swoich celów i to szkolnictwo rozbudowują z przeznaczeniem właśnie dla Ukraińców, czyli w jakiś sposób próbują tutaj kopiować może władze sowieckie, ale w zupełnie inny sposób. To jest próba ja nie wiem, czy ja trafnie powiedziałem, użyłem trafnego sformułowania, że o próbie kopiowania chyba nie za bardzo, ale w każdym razie tworzą
tworzą szkoły i to takie półwyższe, przeznaczone właśnie dla Ukraińców, a więc coś próbują tutaj manewrować. Dziękuję. Jeszcze pan profesor Chryciuk i na tym zamkniemy zadawanie pytań, bo po prostu już czas nie pozwala. To są tylko kilka jakby uwag, myślę, że warto byłoby wspomnieć w tym materiale o polityce oświatowej pod okupacją niemiecką, a że już przed rokiem 1941 uruchomiono szkolnictwo średnie w języku ukraińskim. Wprawdzie były to nieliczne szkoły, ale one też pokazywały jakby odmienny status tej społeczności ukraińskiej, traktowane jako taka jakąś społeczność sprzymierzona, acz niepełno wartościowa, jeżeli wziąć pod uwagę te wysokie standardy niemieckie, rasowe i inne. W przypadku szkolnictwa pod okupacją sowiecką czy radziecką, myślę, że warto tutaj wskazać na te próby ukrainizacji szkolnictwa wyższego, o których wspominała pani profesor, i o tym, że one do 1941 roku się nie udały, bo wstrzymano ten proces, czy zahamowano nieco. Natomiast niejasne były perspektywy nowego roku akademickiego, nowego roku szkolnego 1941, bo mimo wszystko nastawano na to, by te wyższe szkoły, myślę tutaj przede wszystkim Politechnice, Instytucie Medycznym, jednak przeszły na ukraiński język wykładowy, bądź ewentualnie na rosyjskie, bo tutaj też taka możliwość była. No i myślę, że tutaj warto byłoby, choć specjaliści od tych terenów kresów północno-wschodnich lepiej na ten temat, czy lepszą mają wiedzę, wskazać na to, że część spośród tego szkolnictwa, w mniejszym stopniu ukraińskiego, ale na pewno białoruskiego, była tym szkolnictwem tylko w cudzysłowie, bo dominował tam język rosyjski i w sprawozdaniach władz oświatowych wyraźnie się o tym mówi, że ten język rosyjski mimo formalnego statusu szkoły białoruskiej jest wykładany, a to wynikało z wielu względów, od możliwości dotarcia do nauczycieli, którzy będą w sposób, nazwijmy to, merytoryczny i na odpowiednim poziomie próbowali uczyć te dzieci, po ten wspomnianą tutaj takie przekonanie o tym, że język rosyjski jest jednak no, językiem takim rządowym, urzędowym, takim państwowym bardziej, bo ta państwowość białoruska różnie była przyjmowana. Zresztą tutaj warto wskazać na to, że o ile tę ukraińskość próbowano w ogóle w tej sferze no, chociażby publicznej dość mocno eksponować pod okupacją radziecką, to z tą białoruskością nie do końca się udawało, o czym świadczy chociażby nawet język gazet rejonowych czy obwodowych, które się ukazywały, gdzie no, z tym białoruskim to różnie było. Ja już nie mówię o języku na przykład procedowania niektórych instytucji państwowych i partyjnych. No, o ile, że tak powiem, na Ukrainie to nawet obkom z problemami, bo problemami, ale próbował, że tak powiem, swoją dokumentację w języku ukraińskim prowadzić, o tyle, że tak powiem, na terenach tak zwanej zachodniej Białorusi z tym już było znacznie trudniej. Ta białoruskość była taka troszkę fikcyjna, pokazowa i deklaratywna. Dziękuję bardzo. Tak, po kolei, proszę Państwa, bardzo króciutko, jeśli można. Bardzo króciutko. Elementarz wydany w 1940 roku można znaleźć w Bibliotece Narodowej, aczkolwiek ja w tej chwili nie pamiętam hasła przewodniego z prostej przyczyny, proszę Państwa, ten elementarz, no tutaj w ogóle można by długo opowiadać o tym, jak on początkowo elementarz Falskiego zatwierdzono, potem go wycofano i ten z roku 1940 też nie znalazł poklasku i materiały metodyczne, które miały być elementarzem, znalazły się w sterze, potem drukowanym i tutaj możemy, praktycznie wszystkie numery steru są również w Bibliotece Narodowej i tam można zobaczyć ten proces uczenia alfabetu. No ja widziałem przynajmniej jego część w Bibliotece Narodowej zeskanowaną. Nie wiem, historią NRD się nie zajmowałem, więc niestety nie.
Natomiast proszę Państwa, jeśli chodzi o szkolnictwo ukraińskie, to ja tutaj z pokorą pochylam głowę, że po prostu ze względu na czas nie mogliśmy, ale to chodziło o ukraińskie po stronie okupacji niemieckiej. One oczywiście występowały i też było pewnym narzędziem, tak samo jak pewnym narzędziem bardzo interesującym, o której tutaj moglibyśmy bardzo długo rozmawiać, był krótki epizod z szkolnictwem żydowskim. Ono było, proszę Państwa, o tyle ciekawe, że każdy komendant getta mógł praktycznie sam z Judenratem się co do tego umawiać i było to zastosowane też po to, żeby konfliktować Polaków z Żydami i ściągać Żydów do getta. Więc mówię, te dwa wątki, ukraiński i żydowski, one się ze względu na krótkość czasu nie znalazły. Także dziękuję bardzo tutaj za przypomnienie tego. Walka z analfabetyzmem. Ja też nie widziałam nigdy elementarza, natomiast widziałam wydrukowane w Wolnej Polsce takie pomocowe jakieś powiedzmy materiały, w których było Ala Makota, ale w następnych jakby było już powiedziane, że pomaga rodzicom, poszedł z sankami pod drzewo do lasu. Już były takie elementy jakby rzeczywistości sowieckiej, takie jakby już nie zabawowe, tylko związane z pracą, z życiem na takim poziomie. Jeśli chodzi o tę ukrainizację, w drugiej kolejności jeszcze dziękuję, pan profesor Mazur mówił o tym walczeniu z analfabetyzmem i mam takie tutaj dane, które może nie przytoczyłam, w czerwonym sztandarze pisano w 40 roku, że w 39 na 40 rok szkolny utworzono, i proszę posłuchać, 413 kursów dla 13 tysięcy analfabetów. 413 na 13 tysięcy, ale już w następnym roku napisano, już w sprawozdaniach, już nie w czerwonym sztandarze, tylko w sprawozdaniach tego Wydziału Oświaty Ludowej we Lwowie, że w następnym roku było już połowę mniej, 260 szkół dla analfabetów, a uczestników 7 tysięcy. Z tych 13 tylko 7 tysięcy, ale dalej było w tym sprawozdaniu, jednakże w okresie polnych robót sezonowych czy robót polnych kursy przerwały swoją działalność z braku uczniów. Czyli taka była ta walka i nie było jej. Tak oficjalnie na afiszach była, a w praktyce można powiedzieć różnie to bywało. O tej ukrainizacji dziękuję bardzo panu profesorowi Chryciukowi. Takim może sztandarowym przykładem była ukrainizacja Uniwersytetu Jana Kazimierza, w którym zapowiedziano, że od 1 stycznia, czyli właściwie studenci wrócili tam 15 stycznia po tych feriach świątecznych, wszystkie zajęcia miały się odbywać po ukraińsku. Sprowadzono wielu naukowców ukraińskich, ale okazało się, że profesorowie polscy próbują tym językiem się posługiwać. Muszą uczęszczać na kursy marksizmu-leninizmu. Muszą słuchać informacji o konstytucji, których do znudzenia powtarzano je. I okazało się, że wielu polskich profesorów odeszło wtedy, szukając innej pracy. Na przykład znajdywano ją w Ossolineum, a znalazłam też taką informację, że profesor taki tłuk kamienie, budując drogę wzdłuż tam chyba na Zamarstynowie i tak dalej. Więc jakieś takie informacje, że ta praca była potrzebna i próbowano się dostosować. Ale Marczenko, ten ukraiński rektor, został zdymisjonowany jeszcze w 1940 roku za to, że zbyt nachalnie wprowadzał język ukraiński, ukrainizował uniwersytet. Więc proszę zobaczyć, jak dwoista była ta radziecka właśnie propaganda i ta radziecka, no nie wiem, ta ukrainizacja, która nie do końca była prawdą i nawet miał kłopoty w związku z tym, że właśnie tak usilnie usiłował ten uniwersytet
zukrainizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykamy tą sesję i zapraszam, bardzo dziękuję za referaty i zapraszam. Dziękuję.